wyborów ci kalendarz adwentowy 20 minut. Patrzymy. Tommy Toad, 14-letni, coraz wyżej. Sprawdzamy. Coraz bliżej święta. Co kilka dni zostało? Trójkę z przodu. Tak jest, mamy teraz Tomin to Ur. Nazwa taka troszkę łamiąca język, czyli już chyba pod Szkocję podchodzimy. 14 lat, single mat, więc jest to rysunek chyba mocno szlachetny, co widać po tym, że mamy kubę dodaną. Sama destylarnia i marka Trunek są dosyć młode. Chodzi to z końcówki XX wieku. No ale region i to, co tutaj mamy, skąd to pochodzi, dużo sobą obiecuje. Mamy Speyside, Glenville region i oczywiście całość Highlandy, czyli bardzo dobre dla whisky rejony. Moc tutaj 46%, więc też jest mało rozcieńczana, filtrowana na zimno i bez dodatków kolorystycznych. Więc wszystko to, co trunek wysokogatunkowy powinien sobą reprezentować. Sama duża butelka kosztuje 270 zł, 280, więc też jest to górna półka, mi się wydaje, takiego normalnego picia, nie na specjalne okazje. Także myślę... No, drogi trunek, no. Myślę, że można oczekiwać dużo. Czy ale... będzie? No już się nieraz tutaj rozczarowaliśmy taką otoczką trunku, ale to tutaj jest typowo szkockie i właścicieli deslany, więc myślę, że możemy zaufać, co? Zobaczymy. Polewamy. Ogólnie butelka tak moim zdaniem tak średnio wygląda, ale tu jak najbardziej fajnie. Tak, nie wiemy też jak wygląda duża butelka, bo akurat mało robią takie zwykłe, jak do wódki. No. Ale widać, że jest jaśniutkie. Tyle co beczka oddała, tyle jest w kolorze. Bez dobarwiania. No ładny kolor. Ale nie jest taki złocisty, taki bardzo blady, no, co? Blady, jak taka właśnie typowo nie bardzo na whisky, no. Albo też może z tego tytułu, że to jest tylko beczka po bourbonie, tak piszą. Nie ma tam żadnych owoców. Tym, więc zobaczymy, co jest w zapachu. O, Jezu! To jest ładne? No. Taki bardzo... No drzewny zapach. To jest beczka. Ale takiej fajnej beczki. Nie wiem w ogóle jak to opisać. Nie wiem w czym ona leżała, bo tam nic nie no, czytała. No bourbon. Po bourbonie beczki. Nie, a to jest zupełnie inny zapach. No tak, no może być. No. 12 lat leżała w takich beczkach. Więc... Bardzo fajnie. Też trzeba mieć na uwadze, że bourbon na winie równy. Jedne są lepsze beczki do bourbonu, no drugie gorsze. Więc to jasne. Czuć, że to jest dobre gatunkowe drewno. Bardzo przyjemny zapach. Powiem wam szczerze, że jeszcze tylko tak naprawdę tylko beczka wyczułam. Tak, no nie ma żadnych owoców, tak. Ma słodyczy, ale jest, ale jest taki fajny. Bardzo przyjemny. Bardzo taki. Rasowe, mocne drewno. No, jakbyśmy ale mimo dotarli, że mocne, ale jest taki delikatnie. Mhm. Przepysznie chciałam powiedzieć. Bardzo ładny zapach. Nie wyczułamy do żadnych alkoholowości. Nic nie poraża, jest taki delikatny, tak jak mówisz, jednostajny. Tak, jednostajny, ale przyjemny, bardzo przyjemny. No, zaskoczył mnie, jak tylko pomachałam, to od razu tylko chciałam bardziej. Taki teraz taką lekką wanilię czuję, ale tak bardzo delikatnie. Delikatnie, czyli jest taki powiedzmy niezłożony, ale bardzo, bardzo ujednolicony gatunek zapachowy, bo pewnie w smaku, mam nadzieję, że w smaku będzie to samo, że taka jednostajna linia, bo to też jest ciekawe, jeżeli była dobra beczka, może tam dobre drzewo. Przyjemny, bardzo zapach, naprawdę podoba mi się. Mogłoby być trochę owoce, bo my jesteśmy tacy co bardziej owocowe trunki, chodzimy, czy to w winie,
Bardziej miodowe, bo my preferujemy irlandzkie, a irlandzkie to jest jako wymiotek w tym. No ale szary kask najlepsze, nie? Tak głębia owocowa, która pozostaje, jeżeli mamy ten 12-letnie czy 16-letnie szary kask. To jest dobre. No tutaj mamy sam bourbon. Zobaczymy, co jest w smaku. Czy będzie gorycz, czy będzie słodycz. Ciekawe jestem. 14 lat zobowiązuje, zobaczymy, co to wyjdzie. To jest końca XX wieku. No na początek jest mało, to wiadomo, bo 46%. Naprawdę? No, więc trochę pali. To z tego, co pamiętam, jak mieliśmy dwa inne, to bardziej wyczuwałam tą moc. No i trochę jest takie palące. Czekajmy na drugi łyk. Może potem dodamy jeszcze trochę lodu. Myślę, że warto spróbować. Nie na co dzień pijemy whisky, która jakby taka kosztuje prawie 300 zł. Warto popróbować w różnych postaciach. Nie, ja ogólnie bym tego nie rozcieńczała, ponieważ mała ilość, a dodatkowe takie kostka lodu jest naprawdę bardzo dużo. Jest zła proporcja, nie? No tak, mamy za duże kostki, mamy jak na taką ilość. Tak, dokładnie. Ale przyjemny zapach. Teraz powoli wyczuwam jakieś nuty kwiatowe, jak wącham. No, ale takie ładne kwiatki, takie świeże. Tylko bardziej pod róże mi podbiega, jeżeli chodzi o zapach. Taka woda różana, no? Także, no, fajnie się rozkręca. Faktycznie jest taka róża. No. Perfum jak woda różana, nie? Bardzo ładne takie właśnie kwiatki, nie? Słodycz teraz uderza, no? Zapachu. No w smaku jeszcze nie poczułem tego. Sama beczka i takie drewno świeże. Jest świeże drewno, no. No szukam tej słodyczy, ogólnie takie mam taką u mnie minę, że wyglądam jakby mi nie smakowało, a ja po prostu podoba mi się ta tajemnica w tym trunku. Ponieważ faktycznie na początku zapach był jednostajny, to drewno i tak dalej, ta beczka. Teraz fajnie, płatki kwiatów, lekka wanilia, wszystko się zmienia. Jeśli chodzi o smak, to jeszcze chcę właśnie troszeczkę poczekać z opinią, ponieważ wiem, że dużo przed sobą jeszcze potrafię pokazać. Póki co czuję drewienko. Goryczy nie czuję, co mi się bardzo podoba, bo inne były, na przykład jak było drewno, to bardzo na podniebieniu siedziała gorycz. Tutaj tego nie ma, co mi się podoba, ale jest wysoki procent, dlatego też trzeba troszeczkę więcej czasu na to poświęcić, żeby podegustować, nie? A w tym czasie ja bym dodał dwie krople wody, zobaczymy jak to będzie smakowało do mojego, tak? Tutaj zostawiamy, moje damy krople wody. Okej. Okay. Mamy dane kilka kropel. Ale te kilka kropel, musiałam oddolać swoje, muszę się pożalić. No zapachu mi się, że nic więcej się nie pojawiło. Zobacz. Bardziej są wyczuwalne te kwiaty. Przyjemne. Tak, w smaku. Okay. No mniejsza gorycz jest. Ale moim zdaniem pojawia chyba troszkę finisz alkoholowe potem rozcieńczenia. Bardziej się rozchodzi na boki ten alkohol. Tak, więc nie pomogło rozcieńczenie, mi się wydaje. Może tego ja nie chciałam swojego. Czyli faktycznie lód. Lód do tego, nie rozcieńczenie. Ale lód z kolei... Tak, mała ilość, niedużo. Albo kamienie. Tak. Dobrze się w kamienie zaopatrzyć, bo one wtedy nie rozcieńczają. No, masz nawet kamienie. No, tylko trzeba byłoby je zamrazić. Dobra, nie było tematu. Okej. Okay. Innym razem. Ale tak. Zapach, Jezu, który jest karmel mi tutaj pojawia się. Piękny zapach, jest taki przyjemny bardzo. Tak, natomiast ja myślę, że w trunkach wysokiej półki cenowej dopatrywałbym się złożoności tego, żeby mnie bardziej zaskakiwało, a nie takiej płaskiej, jednostajnej mini. No tu była taka koncepcja, ewidentnie, bo wsadzili to tylko w jeden rodzaj beczki. Siedziała tam od początku do końca. Ta whisky, co no, sami o tym piszą, więc taki był zamysł. Przeważnie zmienia się, tak? Dwie albo trzy beczki na różne etapy starzenia.
ten finish czasami jest najkrótszy, ale najbardziej esencjonalny, czyli na przykład daje się beczkę po Malaga, po koniaku albo po cherry, czy innych tego typu wzmacnianych, powiedzmy, winach na przykład, tak? To daje najbardziej taką esencjonalny wkład smakowy. Więc się robi takie zabiegi mieszania, zmieniania beczek, żeby ten trunek był bardziej złożony. Tutaj od początku do końca było w jednej beczce, co daje płaskie odczucie, niezmienne w smaku, jeżeli się raz wypije, cały czas czujemy to samo, tak mi się wydaje przynajmniej. Ja mam troszeczkę inne zdanie. W nosie mnie zaskakuje, bardzo fajnie są wyczuwalne w pewnym momencie róże, wanilia, karmel, ale wszystko jest takie delikatne, co wiecie co, no dla mnie na przykład nie jest takie nachalne. Wywąchacie i wyszukacie tych smaków, co mi się bardzo podoba. Odkrywacie ten trunek wraz z jakby spożywaniem go. Bo co chwilę wam się coś pojawia i to jest mega przyjemne. To jest taka ala mała zagadka w kieliszku, co mi się podoba. Naprawdę, no tak to ja odczuwam. Jeżeli chodzi o smak, na początku drewienko, później przechodzi w słodycz, jednakże to, co Maciek mówił, że to było, jest takie prostolinijne, owszem, ja na przykład nie czuję tutaj jakiejś wielkiej złożoności, no nie czuć tam jakiejś dodatkowej wanilii, bananów, owoców, tego nie czuję. Jednakże jako wysokoprocentowy trunek i to powyżej tam, bo to jest jednak te 46%, to moim zdaniem jakby obronili się tym, że ja nie czuję tych procentów. Ja czuję, jakby to było takie 41, 40, 42, to nie jest 46%, które wcześniej piłam, jakby w innych trunkach. Także udało się im jakby zniwelować tą alkoholowość, pozostawić procenty. Co jest dla mnie na przykład, wydaje mi się, że to jest jednak jakiś wyczyn. Tak, no jest to, czuć, że jest to wysokogatunkowy whisky. Dobre jest. Mhm. Bardzo trzyma poziom. Więc przyjemne do picia. Natomiast jako ciekawostka myślę bardziej w takiej cenie, jak ktoś chce mieć fajny trunek, za duże pieniądze, okej, spoko. Ale nie zaskakuj, się wydaje. Natomiast każdy ma inne odczucia ogólnie. Tak jest, po to degustujemy, żeby tak. Każdy z nas coś dla siebie, jednemu pasuje to, drugiemu to. Jednakże jeżeli bym miała tutaj, fajnie, że mamy tą małą buteleczkę, nie pamiętam ile, czy ona ileś tam, ile ona kosztowała, byśmy mogli. 35 zł. 35 zł. Duże, tam 0,7 kosztuje 280. W tej cenie myślę, że idzie znaleźć ciekawsze trunki, które już piliśmy i które były naprawdę bardzo dobre. A to jest szkocka czy irlandzka? Szkocka. Szkocka. No nie, nie chcę tutaj nic obraźliwego mówić, bo może niektórzy są na przykład fanami szkockiej whisky. Jednakże ja zdecydowanie preferuję irlandzką. Dlatego też, dlatego szkocki, na przykład irlandzkie, 10-letnie, 12-letnie są przepyszne, są po prostu warte swojej ceny. Szkockie dopiero dorównują troszeczkę irlandzkim, tak na poziomie niższym. Nie wiem, no nie chcę mówić, ale tak to odczuwam. Tak, każdy ma swoje smaki. Tak. My jesteśmy za Irlandią, my jesteśmy za bardziej słodkimi czy owocowymi notami. Dokładnie. Finisz wszędzie wchodzi w beczkę, więc ta złożoność, która przychodzi od słodyczy do goryczy, nas zachwyca. No ale nie mówimy, że to jest złe, to jest fajne. Przyjemne, naprawdę. Jeżeli ktoś preferuje coś zaskakiwanie, taką właśnie tajemnicę, polecamy. Na pewno nie jest to trunek na jeden wieczór. Jest to trunek, żeby sobie raz na jakiś czas podać jeden kieliszek, powąchać go dłużej, powoli degustować, wtedy jest fajne. Więc taki, żeby stało rok czasu w barku, raz na jakiś czas degustować. No, cena wtedy nie gra roli, można brać wszystko. Oczywiście, kiedyś kupiliśmy Padre za 5,50 zł. Tak, do tej pory stoi.
Mimo, tak, że jest tak dobry, że chciałoby się wypić w jeden wieczór, ale no są to już takie. Tak, to już nie można, ale no co, podsumowując, ja to polecam. Mi się ta tajemnica bardzo podoba, to, że mogę odkryć trunek i że on nie jest po prostu, że on się nie przedstawia od razu za pierwszym niuchem, pokazuje mi cały czas coś innego. Podoba mi się to, po prostu mi się to podoba. Właśnie to jest fajne w whisky. Dokładnie, więc jak najbardziej można to mieć w barku. Zachęcamy do przedegustowania, przetestowania tego trunku. Wasze zdrowie. No cóż, pierwsza dwójka minęła. 20 grudzień. Czyli ile to? 4 dni. 4 dni. I będzie Mikołaj. Cały czas w niego wierzę. Ja tak samo, także wyczyścimy nawet kominek, który chodzi z nami dzień w dzień, jest odpalany właśnie, że jest. No, żeby przyjemny klimacik zrobić, także... I czekamy na śnieg. Załatwcie nam śnieg na święta, bo nie ma świąt bez śniegu, dlatego liczymy na was. Ja jestem przekonany, że jak pod tym filmikiem będzie 50 lajków albo 100 lajków, to na święta spadnie śnieg. Jestem pewien. Białe święta. Tak, ja myślę, że jesteście w stanie to zrobić. Wyśnijmy to. Zdrowych, wesołych, widzimy się jutro 21.